Cezary Pazura ma córkę Anastazję. Przez długi czas wychowywał ją tylko znany ojciec, ponieważ matka opuściła rodzinę. W najnowszym wywiadzie 35-latka podzieliła się smutną informacją. Ze swojego pierwszego małżeństwa Cezary Pazura ma swoje najstarsze dziecko. Dziś Anastazja jest już dorosłą, 35-letnią kobietą i niedawno udzieliła swojego pierwszego wywiadu. W rozmowie z Plejadą wyznała kilka istotnych szczegółów z przeszłości. Poruszyła m.in. wątek swojej matki. Córka Cezarego Pazury szczerze o matce, pierwszą żoną aktora była Żaneta, a ich małżeństwo nie układało się najlepiej. Skończyło się tym, że w 1994 roku kobieta postanowiła zostawić gwiazdora i zaledwie 4-letnią córkę. W rozmowie z Plejadą Anastazja wyznała, że sama nie wspomina tego okresu źle z racji na swój wiek. Znany ojciec wychowywał ją samą, bagaż złych wspomnień niesie tata. To jest jego młodość z małym dzieckiem. Nie bardzo mam co tu dopowiedzieć, bo byłam tak mała, że dla mnie to było po prostu dzieciństwo. Miałam zabawki, miałam co jeść, miałam kolegów i koleżanki, powiedziała Anastazja Pazura pierwszy raz o śmierci mamy. W tym samym wywiadzie córka Cezarego Pazury podzieliła się przykrą informacją. Powiedziała po raz pierwszy o tym, że jej mama nie żyje już od 10 lat. Chociaż sama nie miała z nią kontaktu, o wszystkim dowiedziała się dzięki siostrze przyrodniej. Do mnie nie dotarły próby kontaktu z jej strony. Natomiast mam kontakt z moją przyrodnią siostrą, córką mamy. Mama niestety już nie żyje. Żaneta umarła w wieku 44 lat i to wydarzyło się chyba dekadę temu. Dowiedziałam się o tym przez jej córkę, poinformowała.